Kobieta w żelaznej masce między 1560 a 1573 rokiem. Słynny francuski więzień zakuty w żelazną maskę zmarł w Bastylii w 1703 roku. Według powieści Aleksandra Dima był nim brat bliźniak Ludwika XIV. Król Słońce miał osobiście skazać go na tak okrutną karę, by nikt nigdy nie poznał jego tożsamości. Mało kto wie, że w Polsce mieliśmy również więźnia w żelaznej masce. Była nim kobieta, Elżbieta Ostrokska, zwana Halszką. Była niezwykle piękna i nieprawdopodobnie bogata. Dlaczego na długich 14 lat została ona zamknięta na zamku w szamotułach ze skrępowaną buzią? O to zapytam ją osobiście. Dziś gościem skandalicznego magazynu historycznego jest Halszka. Witam panią serdecznie. No właśnie, dlaczego w żelaznej masce? Przecież to jest straszliwa tortura. Wszystko przez te dobra, które odziedziczyłam po tacie. Sporo tego było na wołyniu, a Pech chciał, że po śmierci kochanego papy Kniazia Eliasza i mamusia. I wuj Wassel i sam król Zygmunt August stanęli na straży mojego majątku. Raczej czci nie wieściej, bo pierwszy kandydat, Dymitr Sanguszko, porwał panią z Ostroga. A co może czternastolatka? Zresztą złapali nas w Czechach, a mojego męża ścięto. I kolejnym szczęśliwcem, wybranym tym razem przez króla, był Łukasz III Górka. Nie podobał mi się. Mamie też nie. Schroniłyśmy się we Lwowie, w klasztorze. No, ale jakoś tak niedokładnie, bo w tym klasztorze odnalazł panią kniaś Symeon Słucki. W że braka wślizgnął się do klasztoru. No, klasztory są po to, aby pomagać. No i dopomógł. I znowu wyszła pani za mąż i moim zdaniem to się nazywa bigamia. Ale ja go kochałam! No, król niestety nie. Kazał zamknąć panią yy, w zamku w Szamotułach w żelaznej masce. Dlaczego? No, cóż, jestem dość urodziwa. To mój największy problem. A czy pan kawaler? Żonaty, dziękuję. Musimy już kończyć.